konkurs traf i Venting Tour zakończony, ale my nie porzucamy jeszcze WKKW. Przenosimy się teraz do strefy Expo, gdzie na spotkaniu Meet the Stars Bartłomiej Kwiatek będzie rozmawiał z czołowymi polskimi zawodnikami WKKW. Zapraszam, a ja wrócę do Państwa za chwilę z moim kolejnym gościem. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich na spotkaniu Meet the Stars z naszymi gwiazdami dzisiejszego konkursu Traf Eventing Tour we wszechstronnym konkursie Konia Wierzchowego. Przed nami, zaczynając od zwyciężczyni dzisiejszego konkursu, Joanna Pawlak. Drugie miejsce dzisiaj Aurelia Drywa. Trzeciego Pawła Warszawskiego nie ma z nami, ale być może dotrze później. I czwarty Filip Dziuba. Mówią, że wśród sportowców to nie jest takie lubiane miejsce, czwarte, ale generalnie myślę, że Filip jest na tyle młodym zawodnikiem, że pnie się cały czas zarówno w klasyfikacji tego konkursu, jak i w klasyfikacji rankingu tego Traf Eventing Tour. Ale przejdźmy do pytań do poszczególnych zawodników. Zaczniemy może od zwyciężczyni, najbardziej utytułowanej i najbardziej doświadczonej. Powiedz, jak oceniasz dzisiejszy parkour tutaj na Kawaliadzie w Sopocie? Parkour myślę, że był ustawiony dosyć fair jak na początek sezonu. Mieliśmy krótką przerwę, troszkę dłuższą niż zazwyczaj między tutaj tymi turami od Poznania, więc dosyć kręta była trasa. Sporo trzeba było na początku w podstawowym przejeździe ryzykować najazdów, aby zmieścić się w normie czasu. Ale też widzieliśmy bardzo dużo dobrych przejazdów, bezbłędnych, więc myślę, że był ustawiony bardzo fair, jak właśnie na początek tego 2023 roku. No właśnie, pamiętajmy, że Sopot jest pierwszą imprezą po przerwie zimowej. Praktycznie 3 miesiące konie miały przerwy i trzeba było te 2 miesiące w sumie rozłożyć na tyle optymalnie, żeby dać im odpocząć, a jednocześnie, żeby dobrze przygotować je już na Sopot. Powiedz mi, ponieważ patrzę w tej chwili na wyniki tego konkursu, przejechałaś na zero. Czy to, że przejechałaś w tak optymalnym czasie, to była kwestia tego, że nie ponosiłaś zbędnego ryzyka? Tak jak na przykład Paweł Warszawski, który miał odrobinę szybszy czas, ale jednak przypłacił to zrzutką. 3 sekundy zepchnęły go na trzecie miejsce podium. Ty pojechałaś na tyle optymalnie, czy uważasz, że pojechałaś bardzo szybko i mogłaś jeszcze ten czas wykręcić szybszy? W pierwszym przejeździe? Czy mówimy o drugim nawrocie. O drugim nawrocie. Myślę, że byłam w stanie jeszcze pojechać szybciej. Mogłam zrobić jeszcze jeden skrót, ale wydawało mi się to troszeczkę ryzykowne. Szczególnie, że mój koń w pierwszym przejeździe zgubił podkowę. Potknął się po zeskoku. I też do końca nie wiedziałam, w jakiej on jest formie. Na rozprężalni skakał bardzo dobrze, więc postanowiłam zaryzykować na pewno najazd po drugiej przeszkodzie na bankiet, taki ciaśniejszy najazd zrobić. Zawsze na pewno można jeszcze pojechać szybciej, ale no musimy pamiętać, że też właśnie konie są po jakiejś dłuższej przerwie, nie chodziły teraz zawodów. My też trochę jesteśmy roztrenowani, bo to i święta, i Sylwester, też trzeba kiedyś odpocząć, więc no ja się cieszę, no super, jak się wygrywa, to jest moja druga wygrana na Kawaliadzie. Zazwyczaj miałam szczęście i byłam tą drugą i to nawet nie wiem ile razy, ale naprawdę podczas kilku turów zawsze byłam druga, zawsze ktoś był o setne sekundy, o włos lepszy, zawsze gdzieś tam brakowało tego szczęścia, a w ostatnim czasie udało mi się wygrać i w Warszawie w zeszłym turze i teraz tutaj w Sopocie, to jest naprawdę super. Zwycięstwa zawsze są fajne, zawsze trzeba się cieszyć, ale tak jak mówisz, jak dostaniesz na plecach naklejkę numer 2, to potem ciężko się z tego nawet psychicznie podnieść, ale tutaj dałeś sobie świetnie z tym radę. Pytanie do zawodniczki, która zajęła dzisiaj drugie miejsce, Aurelii Drywa. Powiedz mi pierwsze pytanie, co na to drugie miejsce powiedziała twoja pani trener Kasia Kokowska? Meet the Stars jest na tyle krótko po konkursie, że nawet nie zdążyłam spojrzeć na telefon i odebrać albo gratulacji, albo okrzanu, że mogłam coś jeszcze zrobić lepiej. Nie no, myślę, że jest zadowolona, wiadomo, miejsce w pierwszej trójce i to drugie miejsce być za Asią Pawlak, myślę, że to jest całkiem niezły zaszczyt. Bez podkowy. Bez podkowy, tak.
Także myślę, że zarówno ona, jak i ja jesteśmy bardzo zadowoleni. A powiedz mi, jak z twojego punktu widzenia oceniasz parkour, cross, kąty, przeszkody, ustawienie tego parkouru pod kątem twojego doświadczenia jako zawodniczki WKKW? Znaczy, Iwan jest bardzo skrętnym koniem, więc cross w takiej formule na parkurze, na hali całkiem nam sprzyja, ponieważ te wszystkie zakręty, krótkie nawroty całkiem nieźle nam wychodzą. Także no, my lubimy taką formułę. Iwan się tutaj dobrze czuje, chociaż zawody w Sopocie są o tyle dla nas trudne, bo startujemy praktycznie u siebie, jesteśmy z Trójmiasta, więc ta taka presja dodatkowa wywierana przez, powiedzmy, kibiców ode mnie jest dodatkowo. No doping z jednej strony tak, a z drugiej strony presja, także... Słuchajcie, a propos dopingu, troszeczkę odniosę się do wczorajszego konkursu zaprzęgów. Aleksander Fulaczyk, który prowadzi w rankingu zaprzęgów czterokonnych pod wpływem prawdopodobnie i stresu, i dopingu ludzi, pomylił się już na trzeciej przeszkodzie i niestety musiał zostać wyeliminowany, także nie zawsze te emocje płynące od przecież kibiców, którzy tak naprawdę chcą dopingować w pozytywnym stopniu swoich zawodników, nie zawsze wpływają pozytywnie, a czasami po prostu fantazja ponosi i człowiek chciałby wygrać, ale czasami za mocno. Dziękuję ci serdecznie. Poproszę o głos czwartego zawodnika dzisiejszego konkursu, Filipa Dziubę na safari. Niewielka strata nawet do podium, nawet właściwie wszyscy zawodnicy zmieścili się w jednej sekundzie od pierwszego do czwartego miejsca, czyli proszę zwrócić uwagę na to, jak niewielkie różnice, czasami pół fuli, czasami jedna półparada za dużo powoduje, że spada się w tej klasyfikacji. No jak twoje odczucia po przejeździe, czy nawet jaka była różnica między oglądaniem tego parkouru, a później różnice, które zauważyłeś w trakcie przejazdu, Filip? No dokładnie tak jak powiedziałeś, różnice były bardzo niewielkie. Ja zdobywam jeszcze to doświadczenie, mierząc się z moimi znajomymi, którzy mają już dużo większe to doświadczenie, objeżdżenie w takich konkursach. No ale cieszę się z genialnej formy mojego konia, który skakał naprawdę niesamowicie. Już na poprzednim turze bardzo dobrze się, nie turze nawet, a poprzednich zawodach kwalifikacji pokazała się naprawdę bardzo dobrze. Spodziewałem się, że będzie szybka, że będzie dobrze skakać. Fajnie, z czwartego miejsca również jestem zadowolony. Wiadomo, zawsze jest niedosyt, chciałoby się to podium, ale jestem usatysfakcjonowany, naprawdę się cieszę. Przejdźmy może do rankingu aktualnego. Prowadzi Joanna Pawlak i tym startem zdecydowanie powiększyła swoją przewagę nad drugim miejscem. W Warszawie trzecia, w Poznaniu druga, w Sopocie pierwsza. Co będzie w Krakowie? Zobaczymy. Oby nie była tendencja spadkowa. Kraków, mówię o Krakowie, przepraszam, bo Kraków jest konkursem finałowym i tam tak naprawdę będą zawodnicy już finalnie bili się o medale. A wiadomo, jak finał, to i presja, i emocje, i właściwa forma. Zapytam cię, jaki masz plan na Kraków? Plan mam taki, że prawdopodobnie wezmę innego konia. Czyli jednak. Ponieważ kilka dni po kawaliadzie musimy jechać już na zawody otwarte i nie będę podstawowego konia zostawiać bez treningu i myślę, że to będzie też dobry wstęp do sezonu i ostatni trening dla niej. No ona jest trochę bardziej doświadczona niż Armin, a Armin naprawdę pokazał klasę i zrobił bardzo dużo. Więc on troszeczkę odpocznie i też pojedzie z nami na te zawody, ale już z moją podopieczną. I tak naprawdę no myślę, że na spokojnie, no na pewno nie będę nie wiadomo jak walczyć o zwycięstwo, bo tamtego konia jestem pewna, ale oczywiście nie odpuszczę pozostałym i będę się starała robić wszystko do końca na tyle, na ile będzie mi to pozwalało. Jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale biorąc pod uwagę konie z pierwszej czwórki, nie ma konia młodszego niż 10 lat. Wszystkie konie to są konie starsze, bardzo dojrzałe. I chciałem się zapytać tutaj, szczególnie Ciebie, Joanna, co sądzisz o tym, o tych wszystkich teoriach mówiących o tym, że właśnie koń 6-7-letni to jest koń za młody na takie konkursy,
a suma summarum, patrząc na wyniki, dopiero konie starsze, 10-11-letnie osiągają, są jakby do dyspozycji zawodnika w takiej formie, by móc pokonywać parkour crossy w dobrym stylu, szybko i płynnie. No to akurat tutaj wszystko zależy też od formuły, bo w takim klasycznym WKKW ten wiek od 10 lat do 15, to powiedzmy sobie jest szczytowa forma koni, tak? Bo one zaczynają powiedzmy w wieku 4-5 lat edukację, na najniższym poziomie idą co roku level wyżej i tak naprawdę w wieku właśnie 8-9 lat są w stanie wejść na ten już wysoki poziom. Też jeżdżąc na najwyższym poziomie, to musi potrwać kilka sezonów, a więc właśnie ta najlepsza forma, powiedzmy sobie, przychodzi około tego 10 roku życia. Tutaj na kawaliadzie, tu jest dosyć specyficzna atmosfera. Myślę, że dla młodych koni mogłoby to być troszeczkę szkodliwe, bo nawet jakby były bardzo dzielne, niesamowicie uzdolnione, mogłaby ich przytłoczyć ta atmosfera tutaj i myślę, że gdzieś w dalszej edukacji to mogłoby zaważyć na ich zaufaniu do jeźdźca i gdzieś mogłyby troszeczkę się wystraszyć i nie chcieć dalej współpracować. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Tutaj już gromadzi się mnóstwo ludzi, także za chwileczkę przygotujemy naszych zawodników do tego, by można sobie zrobić z nimi zdjęcie, zdobyć autograf waszych ulubieńców. Wam serdecznie dziękuję, a państwa już za chwileczkę zapraszamy do spotkania z naszymi gwiazdami.